Moi drodzy, jest bardzo, bardzo gorąco i dzisiaj zrobię sorbeta z brzoskwiń. To są brzoskwinie, nie nektaryny. Ja je obiorę ze skórki, ładnie je tutaj pokroję i wycisnę sok z jednej pomarańczy. I moi drodzy, mam tutaj pokrojone brzoskwinie, mniej więcej 2 kilo. Myślę, że mogą być to również brzoskwinie z puszki. Zalewam sokiem z pomarańczy po to, żeby dodać witaminy C, żeby nam nie zczerniały te owoce. A teraz jeszcze zaleję miodem. Miodu można nie żałować. Ja mam tutaj miód z rozmarynu, ale może być dowolny miód. Powiem Wam, że taki sposób marynowania owoców znali już w starożytności. Miody mają właśnie właściwości bakteriobójcze. I teraz pozostawimy to, trochę wymieszamy, pozostawimy mniej więcej na 2 godziny. To się tak ładnie zamarynuje i puści sok. Po 2 godzinach mam już tutaj takie zmaserowane, bo to tak się nazywa po hiszpańsku. No nie wiem, czy po polsku można powiedzieć marynowane brzoskwinie w miodzie i w soku pomarańczowym. I teraz je po prostu zblenduję. Powiem Wam, że to jest bardzo sprawdzony przepis, bo już starożytni Rzymianie robili takie sorbety właśnie w miodzie. Później szli w Alpy i mieszali ze śniegiem, brali śnieg i mieszali. Ja dzisiaj w Alpy się nie wybieram, bo mi nie po drodze. Dzisiaj mam turystów, jadę do miasteczek Guadalest i Altea. A teraz będziemy blendować. I gotowe. Ja lecę na wycieczkę, a mój sorbet do zamrażalki na minimum 5 godzin. I tak, moi drodzy, wygląda mój sorbet brzoskwiniowy. Pyszny, bardzo, bardzo orzeźwiający. Przyozdobiłam go sobie miętą pieprzową, która dodaje super aromat. No i warto na pół godzinki z zamrażalnika wyciągnąć przed spożyciem. Dziękuję bardzo i zapraszam na następne odcinki. Ciao!